dzień dobry. Witam się z Wami serdecznie. Słuchajcie, przychodzę do Was po pierwsze z Kawcią. Kawcia jest, tak, na fejsie oczywiście nic się jeszcze nie dzieje, ale mam nadzieję, że zaraz się zadzieje przy Waszej oczywiście pomocy, albo inaczej w Waszym towarzystwie. Postanowiłam, że nagram vloga, ale ten vlog będzie taki, wiecie, nie chodzony, nie po sklepach i tak dalej, tylko po prostu taki domowy, pogadankowy, przy Kawci, tak jak mówię, mam tylko pielęgnację na twarzy. Pyszna Kawcia. I będę chciała zrobić, słuchajcie, makijaż. Makijaż. Mam ochotę na sekundę choć odbiec od Maksineczki i pokazać Wam makijaż przy użyciu tych dwóch paletek. Dlaczego tych dwóch? W sumie wystarczyłaby mi albo tu jedna. Natomiast jak widzicie, ja Wam to zaraz pokażę tak mniej więcej w zbliżeniu. W jednej i w drugiej mamy piękne róże, piękne pomarańcze, natomiast w jednej są bardziej nasycone, w drugiej są nasycone mniej. Tu mnie interesuje dokładnie ten pomarańcz i ten róż, reszta może być już nawet z tej paletki. Także dlatego wzięłam dwie, bo mi czegoś zabraknie, a chciałabym jednak te oko zrobić sobie dzisiaj ciut mocniejsze. Dlaczego nie? Więc tak jak widzicie, będzie to makijaż przy użyciu paletki z Revolution oraz Mua Makeup Academy. Pomyślałam, że użyjemy sobie te nieużywane ostatnimi czasy przeze mnie Eveline Oh My Lips i jest to Matte Lip Kit i ja użyję 01 Neutral Nude. Taki mam plan, zobaczymy jak to wypali, bo przy tym w sumie, chociaż nie, przy tym mocniejszym makijażu pomarańczowo-różowym być może te usta będą ok. Następnie dalej Eveline do brwi. Brow Styler 3 w 1, to jest ten z Evelina ze szczoteczką. Z Evelina użyjemy sobie po prostu ten tusz, to był, jak to się nazywało, Volumix Fiberlast. Eveline znowu. Następnie oczywiście mgiełka, jeżeli będzie mi też potrzebna do któregoś z cieni, ale nie sądzę, bo tutaj nie mam żadnych foliowych raczej, chociaż ten róż mi się tutaj podoba, więc zobaczymy. Może użyję mgiełki. Również z Evelina, czyli Fixer Mist. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, o rozświetlenie, użyjemy sobie Liquid Highlighter z Revolution. Także jak widzicie, to mamy tutaj miks dwóch w sumie firm. Liquid Champagne, ten sobie użyjemy. Ja Wam go pokażę, jak on się prezentuje na skórze. Czekajcie, bo piszecie mi wiadomości prywatne. Okay. Jeżeli chodzi o podkład, również użyjemy sobie F10 z Revolution, bo zastanawiałam się, czy użyć, kurczę, Evelina czy Revolution. Wiecie co? Ostatnio tak pytacie o tego Evelina, to ja może użyję Evelina. Czekajcie. Pytacie o niego, pytacie, więc niech będzie. Od razu Wam użyję ten podkład, bo pytałyście, co o nim myślę, więc przypomnę Wam po prostu, jak on się spisuje, jak on się zachowuje. Także zamieniam Evelina Liquid Control i to jest u mnie Liquid, poczekajcie, Warm Beige 040. Jeżeli chodzi również o oko, Eye Primer Focus and Fix z Revolution, czyli tutaj mamy pół na pół dosłownie, słuchajcie. Każda z Was chciała jednak, przepraszam, test tego produktu, więc zrobimy sobie test po prostu podczas wykonywania makijażu. Mam nadzieję, że wszystko mam. No i pędzelki. Pędzelki w moim super tutaj pokalu, który dostałam od Tomka. Wiem, powinien być tutaj z męską klatą, no ale cóż, dostałam z damską, więc jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Okej, w tle leci Shade, mam nadzieję, że nie będzie nas zagłuszać. No i zalotka. I zalotka jest ze mną. I chyba to wszystko. Mam nadzieję, że nic nie pominęłam. Czekajcie, łyczek kawy, bo jest przepyszna. Pycha, pycha kawa. Nie mam już zapasów, więc muszę Wam po prostu coś ponagrywać, a niedługo będę miała taki hot okres po prostu w życiu. Teraz odpada mi weekend. Nie będzie mnie w ogóle w domu od dzisiaj wieczora. Więc siłą rzeczy będzie mi ciężej nagrywać filmy przez cały weekend. Chyba, że nagram Wam jakiegoś vloga, jak będziemy tam w Iwszym. Także Nie wiem, dlatego teraz nadganiam, nadrabiam i chcę być z Wami tutaj, wiecie, be in touch, że tak powiem. Dobrze, przejdźmy tak, ja już mam pielęgnację, o pielęgnacji filmik również Wam nagram, albo może w kolejnej części vloga Wam po prostu opowiem o mojej pielęgnacji i pokażę, co ja w ogóle stosuję do pielęgnacji mojej twarzy, rano zarówno, jak i wieczorem, także wszystkie kosmetyki Wam pokażę, bo często pytacie, jakie polecam kremy, jakie polecam serum,
i tak dalej, także kremy pod oczy, więc ja Wam pokażę, co ja mam, co ja używam, co lubię. Także taki filmik również Wam zrobię. No i co? I przejdźmy do dzieła. Także pielęgnację mam już na twarzy, a mam naniesiony eliks, nie eliksir, wróć. Nie, eliksir to się nazywało chyba. Nie, kuracja. Kuracja nawilżająca, ta z 5% glikolem i to jest z Evelina. Oraz mam na twarzy Christian Breton, ten Yearless chyba się nazywało. Oraz co jeszcze mam? I jakiś krem pod oczy też jeszcze Wam pokazuję, że sobie wklepywałam, super. No i z Evelina krem pod oczy, ale nie pamiętam jak się nazywało, ale z tej przesyłki PR-owej. Także pokażę Wam, bardzo, bardzo lubię te rzeczy, więc będę Wam pokazywać to, co lubię, wiadomo. Ok, przejdźmy do rzeczy, czyli pierwsza rzecz, podkład. Nie zmoczyłam sobie, poczekajcie, zmoczę sobie na wilżę tylko szczoteczkę. Czekajcie, i zamknęłam Wam drzwi, bo tam się pierze, tam się robi pranie. Za oknem słońce, ale jest straszny wiatr. Powiem Wam, że wystawiałam suszarkę z praniem i kurde, myślałam, że mi ją normalnie zniesie z powierzchni ziemi. Serio. Dobra, tutaj mam też lusterko ustawione na puszeczce. Mam nadzieję, że mi tutaj nic nie poleci i że wszystko będziecie widziały, bo to jest najważniejsze. Okej, pierwsza rzecz, czekajcie, tylko zamieszam sobie. Tylko zamerdam sobie ten podkład. No i aplikuję sam podkład najpierw. Jak widzicie, ja wcale nie będę dawać dużo. Tu sobie troszeczkę rozmażę go, żeby mi się później łatwiej rozprowadzał. Ja nie daję dużo podkładu, to naprawdę jest znikoma ilość, ponieważ on jest bardzo, bardzo wodnisty, więc możecie sobie wyobrazić, ile go tak naprawdę jest tutaj na tej twarzy. No, Lala już krzyczy, bo zamknęłam ją w kuchni. A przed chwilą tam weszła. Sama chciała. Co? To chcesz! Widzicie? Tu jest połowa twarzy, tu jeszcze nie jest. Bardzo, bardzo fajny jest ten podkład, naprawdę. Leciutki, przyjemny. Świetnie się rozprowadza, nie wpija się w żadne zmarszczki, w załamania. Super, ja bardzo go lubię. Już Wam zresztą mówiłam, że to jest podkład numer jeden chyba dla mnie. Może zrobię Wam w ogóle taki jakiś też filmik o moich numerach jeden, po prostu, najzwyczajniej. Coś będzie w rodzaju jakby ulubieńców, ale nazwę po prostu po swojemu. Czekajcie, czyli moje numer jeden. Jaka obraza! Straszne to było, tak? Tak cię zamknęli? No, straszne rzeczy, słuchajcie. Zamknęli kota w kuchni, tak? I sama tam siedziałaś. No. Biedny kot. Tak. No jej. Tak wygląda właśnie efekt tego podkładu. Ja mogłabym śmielutko jeszcze dołożyć i nawet to uczynię. To jest w nim fajne, że tak się chce go dokładać, słuchajcie, i chce się go dokładać. Takie naprawdę świetne uczucie. Chyba z żadnym podkładem jeszcze takiego czegoś nie miałam. Coś mi się tak kojarzy, że chyba nie. Okej. Troszeczkę tutaj właśnie pod oczy, zwłaszcza oczy. Oczy, bo ostatnio mam po prostu te miejsce bardzo takie niewypoczęte, zmęczone, nieodespane, niewyspane i w ogóle, i w szczególe. No, cały czas tylko jakieś wizyty, spotkania i tak w kółko, Macieja. Serio. Dobra. No, a jeszcze w ogóle dzisiaj, znaczy od dzisiaj, w sumie od wczoraj, jeszcze mój brat jest właśnie u Łukasza, czyli w Hiszpanii. No po prostu takim zazdraszczam, że masakrito. Ale cieszę się bardzo, że mogą tam być, bo przynajmniej zobaczą, czy prawdą jest to, co ja mówiłam, że tam jest tak fantastycznie, czy też nie. Także zobaczymy. Dzisiaj byli już pierwszy dzień na basenie, teraz są u Łukasza na kawci, także właśnie pisali, że już sobie piją kawę. Po prostu masakra. No piję z nimi, ale telepatycznie. Zazdraszczam im, tym bardziej, że już mały jest na świecie. Kurde. Wyściskałabym, no. Jakbyście pytały, to Łukasz urodził chłopca. Jakby ktoś pytał, to tak, Łukasz ma chłopca, Ania urodziła chłopca. Zdrowy, duży kawał byka po tacie, normalnie.
Super, fajny, mały. I Adaś ma na imię. No to tak w ogóle pomijając, wiecie, wszystko tutaj a propos testowania i makijażu, to tak wam mówię, bo to vlog. Więc se do was pogadowuję. Okej, myślę, że to wystarczy. I tak się zastanawiam, ale nie, dobra, naniesiemy sobie tak, że tak wygląda Eveline Liquid Control i to jest Baby Face Effect 0,40 ja mam. Uwielbiam te wykończenie, po prostu uwielbiam. Także teraz naniosę sobie jeszcze ten z Revolution Focus and Fix. Naniosę go sobie na powiekę, żeby mi tutaj wyrównał kolorek. Zauważyłam, że faktycznie ja muszę się przekonać, wiecie co ja robię? Wiecie co ja robię źle? Jak kładę korektor na powiekę, to zazwyczaj używam za ciemny. Już to zauważyłam, sama się na tym złapałam, także muszę to jakoś zmienić, ale tak jakoś tak odruchowo po prostu, słuchajcie, no zawsze sięgam po ciemniejszy. Ja nie umiem stosować jasnych korektorów, bo ja mam wrażenie, że wtedy tutaj ta okolica strasznie jest taka widoczna, wiecie o co chodzi, taka rozjaśniona. Chociaż powinna być trochę rozjaśniona, ale nie do końca. Dobra, teraz sobie rozetrę pędzelkiem do czego? Do korektora. Ja 1000 razy powtarzałam, że ja maluję się, bo lubię, bo testuję dla was różne rzeczy. Chcę wam pokazywać, jak się one sprawdzają, a nie jestem makijażystką, czy wizażystką, czy czymkolwiek z tej grupy. Także tutaj to nie są makijaże takie, które wiecie, ja wam robię, a wy macie je odwzorowywać i im inspirować się nimi. Absolutnie nie. Ja po prostu pokazuję wam, jak ja używam rzeczy, jak ja się maluję na swoje potrzeby. A jeżeli ktoś zechce po prostu użyć sobie tylko tych produktów, które ja używałam, to będzie mi przemiło. Także tutaj absolutnie nie jest żaden kanał makijażowy. Co zauważyłam, że ostatnio jakieś, nie wiem, dwie osoby, czy jedna osoba chyba nawet. Znaczy jedna na pewno, i nie wiem, czy nie było drugiej jakiejś takiej, co mniej więcej podobnie napisała, że ja nie umiem się malować i tak dalej. No przecież ja wiem, że nie umiem się malować, nie mówię o tym głośno. Także ktoś bardzo nieuważnie ogląda moje filmy, znaczy w ogóle te, śmiem twierdzić, że w ogóle nie ogląda, po prostu się wypowiada, bo no bo jak się nie ma co powiedzieć, to trzeba powiedzieć byle co, nie? Także ja na takie byle co nie odpowiadam ewentualnie śmiechem. No, bo takie komentarze z dupy wzięte, po prostu sorry, ale na mnie nie działają. Łyczek kawy. Także kto ze mną długo jest, ten wie, że tu nie ma żadnych inspiracji makijażowych, absolutnie. Dobrze, odkładam szczoteczkę, bo już nie będzie mi potrzebna. Użyłam Revolution Focus and Fix. Czy to był jakiś kolorek? Poczekaj, chyba to jest jeden. Taki o. Jak będziecie miały ochotę, to zatrzymujcie sobie klatki, żeby wszystko było widać. Myślę, że mogłabym dać korektor, ale widzicie, znowu znowu zrobiłam myk, że kupiłam. To jest ten jakiś unowszony, słuchajcie, Instant Anti-Age Razor Concealer i to jest z Goji Berry plus Haloxyl. Także unowszony, unowszony korektor, słuchajcie, od Maybelline oczywiście. I to jest jakaś tam wersja, słuchajcie, anti-age. Bla, 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 z jakimiś tam owocami Goja i tak dalej, i tak dalej. To są chyba te jagody, nie? Ale jest ciemny. Nie, ja go komuś oddam. A dopiero co kupiłam, wiecie co? 2 razy go użyłam. Dzisiaj i ostatnio. Ale on jest za ciemny dla mnie, absolutnie. Powinna mieć ten jaśniejszy. A się zastanawiałam, stałam z Oliwią i w sumie nie byłam pewna, który wziąć, a nie chciałam za jasnego. A tamten light lub ten fair wydawały mi się takie jasne, ale jednak byłyby lepsze. No, bo ten jest jednak, widzicie, on jest ciemny, naprawdę ciemny. Dobra, jest za ciemny. I powiem wam, że ten korektor bardziej wpija się w zmarszczki niż kurczę ten podkład z Eveline'a. Serio. Serio, serio wam mówię. Okej, ja chciałam taką ciupinkę tutaj, żeby mi te cienie, wiecie, tak trochę zaniknęły, aczkolwiek nie wiem nawet, czy to się udało. Dobrze. Teraz przejdźmy może do brwi, bo mnie denerwują, gdyż ich wcale nie widzę. Najpierw sobie tutaj przeczeszę odrobinkę. Jedyne, czego nie używam, nie używam pudru, dziewczyny. Ja nie umiem używać pudru. Muszę się nauczyć, szczerze. Znaczy nauczyć w sensie zacząć używać, bo jakoś ja nie wiem, nie ciągnie mnie do pudrowania twarzy. Nie lubię tego efektu takiego pudrowej takiej twarzy, kurczę, takiej mącznej. Czasem okolice tylko pod oczami sobie przypudrowywałam. Czekajcie, bo jak zrobić minę, to co zrobię jak Baba Jaga te brwi.
Dobra, jak widzicie, zero tutaj, kurczę, precyzji. Po prostu jadę po swoich brwiach. Za chwilę poprawię to szczoteczką. Moje brwi są bardzo, bardzo takie znikome, że tak powiem. Specjalnie wzięłam ten produkt. Nie chciałam używać tego Goof Proof, dlatego że chciałam wam zrobić, słuchajcie, makijaż takimi wersją taką tańszą, kosmetyczną. Bo wydaje mi się, że tutaj Everline i Revolution, myślę, że to będzie taka jedna trochę nawet chyba półka cenowa. Tak jak mamy paletkę z Revolution, tak z Everline'a za 5 dych, więc myślę, że to się dobrze tutaj przekłada. Bardzo takie bliskie siebie cenowo te produkty. Jak widzicie, teraz po prostu odrobinkę tutaj sobie poprawiam pędzelkiem, moim ulubionym, ukochanym pędzelkiem po prostu z Real Techniques, jedynym zresztą, jaki mam do brwi. Wyczeszę jeszcze tylko ociupinkę. Powinnam jeszcze nanieść ten taki, wiecie, ten taki, może naniosę. Już Wam pokazuję, gdzie to się odkręcało. Tu, o, ten taki puderek niby. Ale to odrobinkę, bo już zrobiłam za ciemne i zaraz się będę czuła, wiecie, jakbym miała Nike znikajki. A tego efektu absolutnie nie chcę, bo on mi się bardzo nie podoba. Właśnie mój brat mnie zabija, słuchajcie, wysłałam jakieś zdjęcia. Po prostu nakopać tylko do tyłka, no. Chciałabym tam być z nimi. Bardzo. Ale fajnie, cieszę się. Cieszę się strasznie, że tam są. Czekajcie, zobaczę zdjęcie. Nie mogę się. O! Siedzą u Łukasza. Mały w ogóle, jaki duży. Znaczy, no, mały Łukasza, jaki duży. I do nich napiszę. Super. Widzicie teraz to, co tu teraz widzicie? Te moje tutaj zmarszczki pod oczami. I wydawałoby się, że coś się powpijało. To właśnie jest to, słuchajcie, ten korektor. Absolutnie ten podkład tego nie robi tak, jak robi to ten korektor. Także to nie było dobre. Posunięcie, słuchajcie, leciutko przetrę. To nie było mądre posunięcie. Ja po prostu muszę oddać ten korektor, dopóki jest dwa razy użyty, dopóki jest praktycznie cały. Można powiedzieć, ja go kupiłam w tamtym tygodniu. Okidoki jestem. Jak mi dzisiaj dadzą nagrać, to będzie po prostu chyba jakiś cud. Dobrze, teraz słuchajcie, mamy już naniesioną troszeczkę jakby bazę na powiekę. Mamy zrobione brwi. Może nie są doskonałe, bo nie są, bo widzę. Coś mi tu wyszło lekko za ciemno. No ale co ja tutaj mogę teraz? Słuchajcie, tu sobie coś kuku zrobiłam. No, czekajcie, może to rozetrę po prostu. O, chyba trochę lepiej, co? Dobra, nie psoćmy już bardziej. Teraz właśnie przejdźmy do paletki. Paletki, nie mogę się już doczekać. Otworzę sobie obie, ponieważ będę tutaj sobie brała naprzemiennie. Kolory są przepiękne. To są dwie paletki. Najczęściej przeze mnie używane przed maksineczką. Uwielbiam te kolory, a teraz jeszcze będzie w moich łapkach, słuchajcie, ta najnowsza z I Heart Makeup, ta fioletowa. Po prostu już nie mogę się też doczekać, te fiolety i te róże. Kocham po prostu coś ostatnio te barwy. I najlepiej się z nimi czuję, naprawdę. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Więc z tej tutaj palety, to mogła być taka jedna duża, nie? Z tej palety będę po prostu dziabać jakieś kolory, jeszcze nie wiem jakie. Zaraz się dowiemy. Wezmę sobie tylko, poczekajcie, wyjmę najpierw te duże pędzelki, bo one mi tutaj jakby zawadzają. I biorę tak, wezmę sobie mój. Gdzie ty jesteś? O. Dobrze, najpierw biorę Ruby, to jest ten pędzelek taki mój włochaty. I nałożę sobie, poczekajcie, bo najpierw chcę bazowy. Mamy tutaj w paletce Revolution taki, a w paletce, dobra, taki cielisty. Mamy takie dwie opcje, więc chyba wykorzystam tą cielistą na pół z tym jasnym. I aplikuję na całą powiekę. O, ciupinkę się osypuje, ale mi to w zupełności nie przeszkadza, naprawdę zupełnie. Czekajcie, muszę siąść troszeczkę niżej. Mam nadzieję, że u Was tutaj wszystko będzie widoczne. Za chwilę spróbuję się jakoś dopasować. Może też siądę troszeczkę jakoś inaczej, albo zaniżę trochę Wam obraz. Ten taki cielisty nakładam. No jak wiecie, u mnie sporo zmian się szykuje. To już Wam mówiłam podczas live, ale kto nie był na live, no to po prostu teraz w tym vlogu też Wam troszeczkę poopowiadam. Mam nadzieję, że Was to nie znudzi. Więc no, szykują się zmiany, ogromne zmiany. Dla mnie ogromne, bo całkiem nowe miejsce znowu przeprowadzka.
z tą różnicą, że no, tym razem po prostu gratów mam mniej, bo generalnie niezbyt dużo mi zostało po tym całym zalaniu. Na jakiekolwiek raczej odszkodowanie tutaj chyba liczyć też nie mogę, aczkolwiek jeszcze się spróbuję dowiedzieć. Jeszcze będę w kontakcie, słuchajcie, właśnie dziękuję właśnie a propos, ja Wam mówiłam o tych councilors, jak tam wolicie, to są to radni miasta. Bardzo Wam dziękuję, bo ja naprawdę nie wiedziałam, jak to tutaj się przekłada, więc ci, którzy mi pomagali, ci dwoje, czyli mogę mówić imiona, Kevin i Madeline, po prostu cudowni ludzie, fantastyczni i takich życzyłabym każdemu na Waszej drodze, jeżeli byście się zmagały z jakimiś problemami, naprawdę, po prostu do rany przyłóż ludzie. Powiem Wam, że ja się z nimi czułam, jak rozmawialiśmy, jak z ciocią i z wujkiem, którzy naprawdę czułam, że wspierają, czułam, że pomagają, że coś robią w ogóle w tym kierunku. No, także sprawa wyglądałaby następująco, że oni chcieli jeszcze jakby podciągnąć temat moich sąsiadów, czyli mojej sąsiadki. Do tego, żebyśmy mogli dostać nowy lokum. Ale wiecie co? Ja mam dosyć już tej walki, dosyć tej wojny, przede wszystkim dosyć tego przerzucania i tej takiej niepewności, gdzie ja będę jutro pojutrze. Wiecie o co chodzi? I dlatego ja postanowiłam, znaczy postanowiłam, no stwierdziliśmy z Tomaszem, że podejmiemy jakąś decyzję i decyzja została podjęta, więc siłą rzeczy po prostu. Dla niektórych może to być tak, że się poddałam, a ja po prostu mam dosyć takiego przepychania nas, wiecie o co chodzi? Że jeszcze nie wiadomo, ile tu będziemy, nie wiadomo, czy ta sprawa się uda z sąsiadami, a nawet jeżeli by się mogła udać, to nie wiadomo, ile potrwa. I to jest takie, ja nie mogę, słuchajcie, nie mogę pozwolić, żeby moje dzieci, kurczę, nie wiedziały, czy rozpakowywać torbę, czy nie rozpakowywać, czy będą dzisiaj tu, a jutro tam, czy też nie. Także. Stąd taka, a nie inna nasza decyzja o przeprowadzce. Ja myślę, że to może zrobi nam wszystkim dobrze, a przede wszystkim chyba naszemu związkowi, bo będziemy blisko siebie. Co ja mam na głowie, słuchajcie? Będziemy bardzo blisko siebie, a to powinno, wiecie, na pewno posłużyć związkowi, więc zobaczymy. Dobra, poczekajcie, bo się nie mogę skupić. Jeszcze raz biorę ten sam pędzel, on jest bardzo fajny. I teraz tutaj właśnie kminimy. Czekajcie, coś chciałam z pomarańczy, tylko nie mam jasnego pomarańcza. Bo tutaj chciałabym użyć ten, ale to jest taki, patrzcie, to jest taki pomarańcz i on jest taki dość mocny. I ja chciałabym coś pomiędzy. Ten jest za ciemny z kolei. Ja chciałam taki jasny coś, ale pomarańczowe. Widzę, że chyba nie mam, więc dobrze, zrobimy sobie brązikiem. Dwa brąziki, które są takimi ciepłymi brązami. To jest ta paletka. Nie wiem, jak ją złapać. Wiecie co? W Maxineczce jest fajne to, że właśnie fajnie można złapać paletkę, zgiąć. Użyję ten i ten. Te dwa, zobaczcie, jak się kurzy. Okej. Okay. I nanoszę je na tutaj górną powiekę plus trochę załamanie. Może ten brązik jeszcze wezmę, czekajcie. Nie wiem już, jak trzymać te paletki. Więc sobie je położę. No, ten brązik też się fajnie tu spisał. To jest taki prawie niby cielisty, ale jednak leciutko taki beżowo-pomarańczowy. Taki naturalny, myślę, że fajny. Dajcie mi znać, kochani, czy chcielibyście jakiś filmik z Tomaszem. Jakiś tag albo coś. Jakiś boyfriend tag może. Nie wiem, może bym go namówiła. Może w ten weekend byśmy dali radę. Aczkolwiek, tak jak mówię, no, ten weekend dla mnie jest załatwianiem spraw. Ale trochę też odpoczynkiem, bo na pewno też sobie tam skorzystamy z tego, że tam po prostu będziemy na weekend. Więc na pewno też wykorzystamy dla siebie ten czas jakoś. No i przede wszystkim dla dzieci. To jest dla mnie najważniejsze. Także mega się cieszę. No i o jeden dzień się szybciej widzimy. No, on już też się cieszy. On też się cieszy. Wszyscy się cieszą. Masakra, co ja do was gadam w ogóle? Dobra, teraz pociągam już właśnie ten pomarańcz, słuchajcie. Jak widzicie, on wcale nie wypada tak mocno, jakim jest cieniem, dlatego ja go muszę tutaj koniecznie zaaplikować
bardziej zbitym pędzelkiem, że tak się wyrażę. Wezmę sobie ten tutaj taki troszeczkę kuleczkowy. Nie wiem, z czego to był. To był w ogóle chyba z Wilko jakiś pędzelek. Zobaczymy, czy się mniej więcej tego nabierze. Okej. I sobie daję go tutaj na załamanie. Ale chyba jednak zmoczę sobie pędzelek i zobaczymy, jak to poskutkuje. Uwaga. Mam nadzieję, że trafiłam, słuchajcie. No i zobaczmy teraz. Nie wiem, czemu, ale ostatnio się strasznie fajnie czuję właśnie w pomarańczach, w różach, w fioletach. Zobaczymy, jestem mega ciekawa tej czekoladki właśnie, słuchajcie, tej fioletowej, tej najnowszej. Nie wiem nawet, jak ona się nazywa, bo nie pamiętam. Patrzyłam ją wczoraj dosłownie na Instagramie, wkleiłam wam zdjęcie. No i dostałam za chwilę wiadomość, że mam coś dla ciebie. Także paletka już będzie moja. Nawet nie zdążyłam sama jej sobie kupić. Serio, po prostu ja nie mogę dawać żadnych wpisów, słuchajcie. Naprawdę. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Brakuje mi, kurczę, właśnie takiego wydobycia, jeszcze bardziej tego pigmentu. I dajcie mi znać, jak wy to właśnie robicie, bo mi się wydaje, że jednak u mnie jednak chyba, no, pędzelki. Tutaj pędzelki chyba, ja nie wiem, bo zobaczcie, to jest taki piękny pomarańcz. No, teraz coś zadziałało, teraz coś podziałało. Ten pędzelek jakoś zadziałał, taki języczkowy, może to języczkowym właśnie. Muszę sobie jeszcze przestudiować, jeszcze raz, słuchajcie, Katosu albo Panny Joanny o pędzelkach. No, żeby sobie poprzypominać co nieco. Rozetrę sobie tylko ten pomarańcz. I teraz co mi zostaje? Teraz zostanie mi nałożenie, słuchajcie, tego pięknego różowego. No, i ten różowy z paletki Mła, dokładnie ten, czekajcie, ten, po prostu cudowny, cudowny. Nałożę sobie, czekajcie, gdzie? Tu chyba, o, na środek powieki, co? A co? Taki sobie zrobimy śmieszny. Na środek i za chwilę jakby troszeczkę go rozblenduję do góry. Piękny jest ten cień. Piękny kolorek, uwielbiam go po prostu z tej paleci. Zanim chyba w ogóle doszła do mnie Maksineczka, to chyba to była właśnie paletka. To były dwie paletki takie najczęściej przeze mnie używane. Teraz pozwolę sobie rozblendować tutaj, żeby nie było żadnej granicy, żadnych odcięć. I teraz jeszcze raz wezmę ten róż. I porozblendowywowuję. Wiecie, o co chodzi. I proszę, nie piszcie mi tylko, że wiecie, że pomarańcz mogłaś dać do wewnątrz, a róż do zewnątrz. Nie, nie, nie. Słuchajcie, makijaż to jest zabawa kolorami i ja po prostu sobie tutaj fisiuję, że tak powiem, z cieniami. Naprawdę. Będzie mniejszy brązik z paletki Revolution na dolną powiekę, chociaż w sumie też mogłabym dać pomarańcza i chyba zrobię miksa. Czyli dam tutaj ciemny. O, od zewnątrz do wewnątrz dam troszeczkę ciemny, a na środek dam pomarańcza chyba. Zobaczcie. Dobra, mamy pomarańcz dość mocno widoczny. Widzicie? Takie oko sobie dzisiaj zrobiłam normalnie. Dobra, i odrobinkę różu. Ociupinkę tego różu, który dawałam na powiekę. Myślę, że jest fajnie. Jest fajnie, mi się podoba. Mogłabym dać, słuchajcie, tylko tutaj zaraz zobaczymy, który. Czy ten? To jest taki, może ten właśnie. Sprawdźmy. Sprawdźmy, sprawdźmy, czy mogłybyśmy dać tego takiego trochę foliowego, bym mogła powiedzieć, cienia. Tutaj, żeby się coś nam świeciło. Co myślicie? Żeby nie przedobrzyć też. Ale chyba nie powinnam. Okej, okay. Można by rzec, że prawie, że nakładam go na mokro. Po prostu dla rozświetlenia i nic poza tym. Mam nadzieję, że to dobrze widać, bo naprawdę to wygląda fajnie, a ja po prostu najzwyczajniej nie umiem robić takich fajnych zdjęć na Insta. Mi się to bardzo podoba, a jak mi się podoba, to znaczy, że musi być ok. Mogłabym przyciemnić jeszcze i dać jakiś taki foliowy troszeczkę tutaj. Czekajcie, to jest jaki? No, może właśnie ten. Sprawdźmy, albo ten, czekajcie.
Teraz nie wiem, jest taki i taki. Takie dwa są, poczekajcie, chyba ten. Ambulans. Ten przyciemniony troszeczkę. Na końcóweczkę. Mam nadzieję, że to będzie widać. I mam nadzieję, że oba oka są równo, ale wydaje mi się, że tak. Dobrze. Ja pędzelki za chwilę biorę do kąpieli, tylko odrobinkę rozświetlenie oka w kąciku i do tego posłużę się kredką, a kredka to była chyba, to był chyba produkt, słuchajcie, z pudełeczka. Była ta kredka lok z pudełeczka, tylko czekajcie, żeby nie było za bardzo. Widzę, że nie wzięłam bronzera. Brawo ja po prostu. No, nie wzięłam żadnego bronzera, ale to nic, może być bez bronzera. Chowam paletki, użyłam tą paletkę oraz tą paletkę, także ja Wam je serdecznie polecam. Teraz pomalujmy sobie rzęsy. Ociupinka podkręcenia, dosłownie ociupinka. Użyjemy sobie teraz tusz z tą śmieszną szczoteczką. Już nie pamiętam, jak się go używało nawet. Dobry jest ten tusz, więc trzeba uważać. Everlane Cosmetics Volumix Fiberlasse i naprawdę jest Volumix. Jest Volumix wyczuwalny. Tutaj musiałam wytrzeć, więc wyrzucam ten papier. Ok, brakuje mi naprawdę bronzera, tylko tak. Poczekajcie, przetestujemy sobie w takim razie coś nowego. A tutaj mam. Co? Przecież ja mam jeszcze do testowania rzeczy z Everlane, właśnie tutaj za mną, dokładnie w tym kartonie. Mam też nowość, którą też przetestujemy. To jest na pewno podróbeczka, znaczy podróbeczka, coś zrobionego na wzór znanych rozświetlaczy. Poczekajcie, poczekajcie, gdzie my tu mamy jakiś bronzer, mam dwa. Coś polskiego sobie przetestujemy i tylko który tu wziąć? Ten jaśniejszy jednak. Mam te dwa. Vibo Beach Cruiser i tutaj mam Cafe Cream 02, a tu 01 Sandstorm. Weźmiemy ten Sandstorm. Także będzie teścik od razu podczas makijażu. Przypomniało mi się, rozświetlenie mam, także nie będzie potrzeba. Robimy sobie teścik Vibo Beach Cruiser i to jest HD Body and Face Bronzer, także coś i do twarzy, i do ciała. Czekajcie, zdejmę tylko tą powłoczkę, to mnie denerwuje, bo zawsze się tutaj, kurde, upaćkam. No, ja nie wiem, czy wy też tak macie. Mój pędzelek od Asi z Essence, ten taki Girl Boss. I sobie ocieplimy tym i zarazem, może nie wykonturujemy, bo to jest w sumie taki trochę ciężki ten bronzer, więc zobaczymy. Czekajcie, nie chcę go wziąć za dużo. Bardzo się kruszy. Bardzo się kruszy. Możecie zobaczyć. Bardzo się kruszy. Szczepie nadmiar. Ocieplimy sobie twarz. Moc. Więc nie można dawać zbyt dużo. Skrzydełka nosa, żeby go troszeczkę zmniejszyć. Myślę, że wystarczy. A jeszcze trochę. A co? Nie myślę, że wystarczy. Buzia jest ocieplona. No i co nam zostaje? Czekajcie, bo zaraz dziabnę pazurem. Mam nadzieję, że widać efekt tego bronzera. Ja go widzę, więc jest dobrze. Ten bronzer w kolorku 01 Sandstorm. Także mgiełka fix. Może sobie użyjemy. Zobaczę, zastanowię się. Co jeszcze nam brakuje? Ale mi się podoba oko dzisiaj. Bardzo mi się podoba oko. Naprawdę, żebym umiała tylko zrobić jeszcze zdjęcie. Dobrze, użyjemy sobie rozświetlacza. Nie wiem, czy trzeba go zamieszać. Jak nie, to nie, ale ja sobie Liquid Highlighter, ja sobie go trochę pomerdam. Liquid Champagne. I jego akurat nie damy dużo, bo jest naprawdę fajne rozświetlenie. Dosłownie tyle wziąłam na razie na palec. Delikatnie w ten sposób. Dobra. I zobaczcie. I spróbuję go delikatnie rozetrzeć. Bardzo delikatnie, bo on daje naprawdę dość spore rozświetlenie, więc trzeba tutaj jakby trochę uważać. Fajne rozświetlenie. Jeszcze Wam też coś pokażę. Zróbmy sobie rozświetlenie w takim razie też na moje ramiona, gdyż są odkryte.
Proszę bardzo. Niech nam się ramiona też błyszczą. A co? Dobrze rozetrzeć. Myślę, że to widać. Zobaczcie w świetle. Bardzo fajnie, delikatnie się połyskuje. Raczej jest to zbyt chamski rozświetlacz, żeby dawać go, myślę, na łuku Pidyma. I tak się zastanawiam, czy go dać, czy nie. Bo to jest taki dość mocny. Może spróbujmy, ale dosłownie nawet nie tyle. Ociupineczkę. Ale łuk Kupidyma musi być zaznaczony. No, o. Widzicie, jaki jest mocny? Więc muszę go tutaj ładnie rozetrzeć. Ale żeby ten kontur tutaj, to serduszko było zaznaczone. I myślę, że jest. Także tyle rozświetlacza wystarczy, więc produkt starczy Wam na uhuhu, uhuhu. I jeszcze trochę. Zostały nam usta. Ok, i teraz zrobimy sobie, słuchajcie, podczas tego vloga teścik.